Cześć, ja jestem Rolak i witam was w następnym filmiku z Tech Room. Dzisiaj sobie pogadamy o wielkości świata i w ogóle o atrakcjach, które napotkałem jeżdżąc przez Amerykę. Bo dzisiaj ogólnie o tym będziemy gadać, ale to będzie taki mały dowód na to, że świat nie jest mały. I ogólnie chciałem opowiedzieć o tym, o tej wielkości i co takiego możecie tutaj znaleźć. No cóż. Przejechałem całą Amerykę dookoła. No cóż, ale zaczynając od początku, moje przyszykowanie do tego, no cóż, najpierw chciałem zobaczyć filmiki z Miami do Seattle, ile mniej więcej zajmą. Się okazuje, że filmiki były długości mniej więcej 40 do 50 minut, nie więcej. Więc nie oglądałem ich całych, bo nie miałem ochoty, poza tym nie chciałem sobie widoków zepsuć. No więc. I co ja wam muszę jeszcze powiedzieć takiego w tym temacie, że... Więc sobie obliczyłem, że około 2 godziny mi zajmie okrążenie całego USA, tak? Około. Mniej więcej, nie? No dobra, jak ja się myliłem, to... Była masakra. Zacząłem od Nowego Jorku, skończyłem na Nowym Jorku, przejechałem przez Miami do Las Vegas przez Wielki Kanion, potem Los Angeles, San Francisco, Seattle, górą przez góry do Chicago, Dallas i znowu Nowy Jork. Ile mi ta podróż potrwała? Na pewno nie 2 godziny. Na pewno nie mniej. Słuchajcie. Żeby was nie skłamać, zajęło mi to około 4 godziny. Tak, dobrze słyszeliście. 4 godziny spokojnej jazdy. Wszystko fajnie przygotowałem sobie. Rockowa muzyka, podłączyłem kierownicę i jazda z wnętrza samochodów. Tylko, że jak chciałem oczywiście coś pooglądać, to sobie zmieniłem widok na trzecioosobowy. Ach. Widoki niesamowite, nie? I niesamowita podróż. Zacząłem jechać o... Trochę po 22. Myślałem, że jakoś o pierwszej skończę. Przed pierwszą skończę przynajmniej i po prostu sobie pójdę spać, nie? No cóż, skończyłem około 4, bo nie liczyłem 4 godziny, nie licząc przerwy takie. Nie, 4 godziny takiej spokojnej jazdy, nie licząc przerwy z przerwami. Na kibelek, żeby coś może przegryźć, wypić, to zajęło mi to 5 godzin, tak. No cóż, i jadąc tak, oglądałem te wszystkie widoki i powiem wam szczerze, może grafika nie jest najlepsza w tym degru, ale widoki potrafią powalić, zdecydowanie. Musicie sami się przejechać, jeśli będziecie mieli szansę. I cóż. Widziałem wiele różnych rzeczy. Zaczynając od Nowego Jorku, widziałem na przykład tę Statuę Wolności, Times Square, czy ten park jakiś tam narodowy, nie wiem, nie zapomniałem nazwy, sorry. Potem Waszyngton, Biały Dom, ten słup Waszyngtona i Pentagon. Potem do Miami. W Miami zobaczyłem tylko plaży. I pojechałem na taki półwysep. I potem pojechałem do Las Vegas. To była akurat najdłuższa odległość z miasta do miasta. I przejechałem przez Wielki Kanion. Po drodze przejechałem jeszcze przez Roosevelt, ale szybko przejechałem po prostu. No to Wielki Kanion. Chyba jeden z najlepszych widoków w tej grze. Akurat trafiłem na świetną porę. Chyba się akurat ściemniało. Był zachód słońca i skały były wręcz czerwone. Było to niesamowite. Niesamowite widoki. Jak to za wszystkimi tymi skałami zachodziło słońce, jak na te skały padało te słońce. Wow, naprawdę niesamowite. Dalej było Las Vegas. Akurat trafiłem na noc, miałem szczęście. Rzeczywiście Las Vegas Delco bardzo fajnie wyglądało. I oczywiście z bliska także wszystko fajnie świeciło. Choć mogło jeszcze bardziej świecić.
No cóż. I po Las Vegas pojechałem prosto do Los Angeles. W Los Angeles zajechałem do Hollywood, spojrzałem na napis, choć który dość ciężko było znaleźć, ale jest. I przejechałem sobie kawałek przez rzekę w tym Los Angeles, tak jakby suchy kanał, nie wiem jak to inaczej nazwać, nie? Raczej nie jest taki suchy, bo tam nadal jest rzeka, tylko że ona jest dość płytka. W tamtym miejscu przynajmniej, gdzie jechałem. No i pierwszy mnie przy okazji policja goniła, jest tak trochę klimatycznie. Taki gangsta style. Nyga. Ale dobra. Pojechałem do San Francisco, no właśnie. San Francisco dość szybko przejechałem. Były te charakterystyczne takie ulice dziwne. Dziwne górki zjazdy w środku miasta. No i przejechałem przez ten fajny wielki most w San Francisco, taki czerwony, nie pamiętam jak się nazywał. Niestety. Z Los Angeles do San Francisco oczywiście jechałem California Highway, które może będziemy mogli zobaczyć w takiej jednej darmowej grze World of Speed. Tak. Trochę trochę nakłaniając zagranie w tą grę, bo wygląda ciekawie. Jechałem potem do Seattle. W Seattle spotkałem dziwną taką jakby kolej i tak zwany Space Needle. Po polsku to się mniej więcej nazywa kosmiczna iglica. Fajnie wyglądała zresztą, w nocy musiała fajnie wyglądać, bo z pewnością się świeciła jakoś, ale ogólnie w dzień wyglądała spoko, robiła wrażenie. I pojechałem oczywiście górą, pojechałem przez śnieżne tereny, jest to chyba drugi najlepszy widok jaki widziałem naprawdę. I zdecydowanie jakoś się teren zmienił, samochód łatwiej wpadał w pościg, czułem to zdecydowanie. No i było dość dużo krętych tras. Ale ogólnie świetne widoki. Polecam. No i w końcu trafiłem do Chicago. Odwiedziłem Millennium Park. Tą dziwną rzeźbę. Która, powiem szczerze, no cóż, nie została jakoś specjalnie odzorowana. W ogóle inaczej wygląda w The Crew. Ale przynajmniej w miarę dobrze odzorowane było taki teatr, który także tam jest obok. No. I pojechałem do Dallas. Dallas tylko spojrzałem na centrum. Dallas było dość długo ze względu na to, że tam się zaczyna grę. Chicago zresztą też. No i z powrotem do Nowego Jorku. Zajęło mi to, jak mówiłem wcześniej, 4 godziny spokojnej jazdy. I no cóż, mogę wam powiedzieć, naprawdę niesamowita przejażdżka. I świat nie wydaje się taki pusty, jak mógłby się wydawać. Jest to duży świat i jest to świat wypełniony szczegółami. Każdy kaktus, każde drzewo jest jakby inne, raczej w innym miejscu jest połączone, nie ma że takie warstwy nie wiadomo czego. Deweloperzy zrobili tak jakby na szybko, że na przykład parę drzew położyli i wiecie, tak kopiowali. Wszystkie drzewa wyglądały jakby były w innym miejscu. Przynajmniej tak wyglądało, tak. I powiem wam szczerze, że musicie sami się przejechać, nie? Myślałem, że ten świat jest mniejszy. Się okazał ogromny, naprawdę ogromny. Jest to zdecydowanie, spokojnie mogę powiedzieć, że to jest największy otwarty świat, jaki powstał w grach wyścigowych. Nie wiem, czy w grach innego gatunku był większy, ale naprawdę. Przekąc na to jest ponad 150 km jazdy drogami. To jest dużo zdecydowanie, 150 km to nie jest tak mało, nie?
A ja przejechałem z dobre... ponad 300, ponad... bym zgadywał, że nawet 400 spokojnie. Więc wow, to jest w cholerę, tak? 4 godziny to zrobiłem, 400 km. Jakbym miał normalnie jeździć z przepisami, to bym chyba z pół dnia jechał lub cały dzień. Więc naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowite, niesamowite. Niesamowite przeżycie przede wszystkim, tak? Czy coś jeszcze mogę powiedzieć o świecie? Jest szczegółowe, jak powiedziałem. Fajnie odwzorowane zostały ulice. Fajnie odwzorowane zostały poszczególne miejsca charakterystyczne. Fajnie po prostu pozwiedzać. Fajnie po prostu pojeździć w tej grze. Tak. Ogólnie to jest to jedna z moich ulubionych czynności w grach wyścigowych. Po prostu jeżdżenie bez celu. I myślę, że The Crew to jest właśnie świetne miejsce właśnie na takie przejażdżki. Dlatego mi się ta gra bardzo podoba pod tym względem. I jeśli dodadzą więcej ciekawych aut, to ja chętnie przyjadę się nimi wszystkimi, tak. Zrobię cholera wie ile kilometrów, ale naprawdę przejażdżka niesamowita. Mam nadzieję, że wy też będziecie mieli szansę pojeździć. Że macie szansę pojeździć, bo niektórzy z was z pewnością mają klucze do bety. Niektórzy z was z pewnością kupią tą grę. I naprawdę. Warto nawet kupić w ciemno. Bo resztę... kupić w ciemno chociażby dla tego świata, nie? Ja kupiłem osobiście właśnie dla świata. I dla tego, że to jest MMORPG. Fajnie się zdobyła część i tak dalej, ale głównie właśnie dla tego świata. To chyba tyle, nie? Tak wyglądała moja przeszka. Świat jest ogromny, jak powiedziałem. I pora się żegnać. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia w następnym filmiku z The Crew. Przyjedźcie się, naprawdę. Siema.